Cześć! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o pielęgnacji mojej skóry twarzy, czyli pokażę Wam produkty, jakich używam, co jak robię i kiedy, a więc jeżeli jesteście ciekawi, co jak robię i tak dalej, wszystko po prostu o mojej pielęgnacji twarzy, no to ten filmik jest właśnie dla Was. Jeżeli ten wideo Wam się spodoba, koniecznie dajcie łapki w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, aby nie ominęły Was moje kolejne filmy. Kiedy będziecie już klikać ten guziczek czerwony na dole, nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka przy nim, wtedy na stówę nie ominie Was żaden mój kolejny filmik. Tutaj macie również nazwy moich mediów społecznościowych, zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama i Snapchata. Tam informuję Was o różnych rzeczach, a więc nie zapomnijcie tam wpaść. Macie również do nich linki na dole. A ja już nie przedłużam, zabieram się do omawiania produktów, a Was zapraszam do oglądania. Ja mam dwa rytuały oczyszczania mojej twarzy, które nazwałam na co dzień, czyli taki, który wykonuję dzień w dzień, to samo, codziennie, każdego dnia. I taką, którą nazwałam niecodzienna moja pielęgnacja twarzy, ponieważ wykonuję ją od czasu do czasu, kiedy czuję potrzebę, bądź po prostu chcę taki rytuał wykonać. A więc na początku Wam powiem o tej właśnie codziennej mojej pielęgnacji twarzy. I tutaj używam zdecydowanie mniej produktów, a więc z rana używam dosłownie jednego produktu. Jest nim tonik. Aktualnie używam tego toniku z ziai serii liście manuka, czyli toniku zwężającego pory na dzień i na noc do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. Bardzo fajnie sprawdza mi się ten tonik. No, robi to, co ma zrobić tonik, czyli stonizować moją skórę, przywrócić jej naturalne pH, delikatnie może oczyścić moją skórę, no a przy okazji jej nie podrażnia i fajnie pachnie. Naprawdę, tonik, jakiego używam, zależy od tego, który mam pod ręką akurat w domu, ponieważ różne kupuję, różne testuję. Aktualnie mówię, używam tego z ziai, ale testowałam również na przykład z Nivei, z różnych innych firm, naprawdę to zależy, ale ten z ziai mi się fajnie sprawdza. Co z nim robię rano, to nawilżam nim wacik i przecieram całą moją twarz, czyli skórę twarzy, skórę szyi oraz skórę dekoltu. Przecieram delikatnie właśnie wacikiem nasączony tym produktem. I to właściwie tyle. Tak wygląda moja pielęgnacja skóry rano. Mówię, to jest naprawdę niewiele, ale pomaga mojej skórze. Oczyszczam ją po prostu po nocy, czyli zbieram wszystkie ewentualne jakieś resztki, które mogły mi się osadzić na twarzy po prostu w nocy. No mówię, brudnej twarzy nie mam, ale warto ją czasem po prostu oczyścić. No i w tej pielęgnacji na co dzień również znajduje się pielęgnacja wieczorna, ale tutaj również mam mało czynności do wykonania, ponieważ na początku tylko myję twarz żelem. Żel, którego znowu aktualnie używam, jest on również z ziai serii liście manuka, czyli żel myjący, normalizujący na dzień i na noc do skóry normalnej, tłustej, mieszanej. Ogólnie ta seria bardzo dobrze mi się sprawdza, jest jedną z najlepszych, która ma świetne produkty, idealne dla mnie. I co robię z takim żelem? Na początku nakładam odrobinę żelu na moje palce, rozprowadzam na skórze twarzy, delikatnie masuję, a następnie biorę zwilżoną szczoteczkę silikonową. To jest akurat szczoteczka z Rossmana, zwykła silikonowa, bardzo tania, ale fajnie mi się sprawdza, kiedy jej używam właśnie do mycia twarzy, kiedy właśnie żel mam rozsmarowany palcami, później masuję sobie twarz właśnie tą szczoteczką, dzięki czemu trochę się relaksuję, ponieważ jest to fajne uczucie, gdyż ta szczoteczka ma naprawdę spoko takie włoski. No i przy okazji lepiej oczyszczam swoją twarz, ponieważ właśnie ma fajne silikonowe włókna. Kiedy moja twarz jest umyta tym żelem, spłukuję nadmiar produktu wodą i osuszam moją twarz ręcznikiem. No i na tym polega moja wieczorna pielęgnacja twarzy. Naprawdę to wszystko. Okej, teraz powiem Wam o pielęgnacji niecodziennej. I tak właściwie właśnie dla niej powstał ten filmik, ponieważ chcę z Wami się podzielić tym, czego używam do pielęgnacji, takiej pełnej pielęgnacji mojej twarzy, którą wykonuję przed specjalnymi wyjściami,
nie wiem, na przykład przed moimi urodzinami, przed rozpoczęciem roku szkolnego, na jakieś po prostu ważne dni, kiedy chcę, żeby moja skóra wyglądała dobrze, bo jak wiecie, nie wykonuję makijażu, a więc no niczego nie kamufluję. A więc, żeby moja skóra dobrze wyglądała, no to warto ją również dobrze oczyścić. No i oczywiście Wam to również polecam, nawet jeżeli nosicie już make-up. No i jak mówię, wykonuję ją rzadko, zdecydowanie rzadziej niż tą na co dzień. Ale dobra, przechodzę teraz do omawiania produktów. Na początku pierwsza czynność to jest naprawdę głębokie, mocne oczyszczenie. Aktualnie używam kolejnego produktu z Ziai, z serii Liście Manuka, czyli pasty do głębokiego oczyszczenia twarzy przeciw zaskórnikom, czyli do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. Tutaj używam różnych produktów, ale właśnie ta pasta mi się najlepiej sprawdza. Wcześniej na jej miejscu używałam różnych żeli peelingujących, które mi się nawet spoko sprawdzały, ale jednak ta pasta działa cuda. Na początku nakładam ją na moje palce i rozrabiam z kilkoma kroplami wody, a następnie taką mieszankę nakładam na moją twarz i masuję bardzo dokładnie. Nie spieszę się tutaj, dokładnie masuję całą moją skórę twarzy. Jeżeli potrzebuję mocniejszego oczyszczenia, robię to mocniej, ale staram się również nie męczyć mojej skóry, ponieważ jest to dosyć mocna pasta, gdyż granulki w niej zawarte są naprawdę mocne, jeżeli tak to mogę określić. Bardzo mocno peelingują skórę, a dzięki również składnikom zawartym w samej w sobie paście, moja skóra jest genialnie, ale to genialnie oczyszczona i kiedy zmyję nadmiar produktu wodą, osuszę twarz ręcznikiem, czuję, że moja skóra po prostu oddycha, jest z niej wyjęte, wszystko jest czyściutka, po prostu chce mi się aż dotykać mojej twarzy, bo jest tak genialnie oczyszczona. Kolejny krok to umycie mojej twarzy żelem. Teoretycznie nie muszę już myć mojej twarzy żelem, ponieważ oczyściłam ją porządnie pastą, ale lubię jeszcze dodatkowo oczyścić moją twarz właśnie jakiegoś rodzaju żelem, aby, no jak już robię taką mega, ultra fajną pielęgnację mojej skóry, no to lubię sobie jeszcze zaszaleć i umyć twarz żelem. Używam tutaj żelu, jaki mam pod ręką. Używam teraz aktualnie tego żelu, który używam na co dzień wieczorem, czyli tego z Ziai ser Liście Manuka, o którym Wam mówiłam wcześniej. Tak samo postępuję z nim, czyli nakładam na palce, myję moją twarz na razie rękami, później dołącza szczoteczka, masuję sobie twarz, zmywam nadmiar produktu wodą, osuszam skórę twarzy ręcznikiem i gotowe. Jestem gotowa na kolejny krok. A kolejną czynnością jest nałożenie maseczki. Bardzo lubię i tak naprawdę od początku kształtowania mojej tej pielęgnacji używam maseczek z Ziai, a konkretnie maseczki oczyszczającej z glinką szarą do skóry mieszanej, tłustej i trądzikowej. Bardzo fajnie mi się sprawdza, oczyszcza trochę tą moją twarz, kiedy właśnie jej używam, a jak jej używam? Nakładam ją po prostu na całą moją twarz. Niestety ta saszetka ma 7 ml, czyli minimalnie za dużo na moją twarz, ponieważ też nie chcę kłaść takiej mega grubej szpachli tej maseczki, a więc niestety nie zawsze zużywam wszystko, ale generalnie maseczka sprawdza mi się fajnie, rozprowadzam na całej skórze i przetrzymuję jakoś mniej więcej 10-15 minut, aż ona zacznie tak wysychać. Kiedy ona właśnie wysycha, trochę na wierzchu tworzy się taka jakby wężowa skóra i wtedy już wiem, że powinnam ją zmyć. To mniej więcej zajmuje mi 10-15 minut, a więc po tym czasie zbieram nadmiar właśnie produktu chusteczkami, ponieważ tak mi jest najłatwiej, gdyż jakbym miała zmywać to wszystko wodą, zajęłoby mi to pół dnia. A więc nadmiar ściągam chusteczkami, a resztki, które już mi kompletnie zaschły, zmywam wodą, osuszam twarz znowu ręcznikiem i jestem gotowa do przyjęcia kolejnej rzeczy, a mówię tutaj o plastrach na wągry. Wągry lub zaskórniki, jak to mówi, jest to to samo. Najlepiej mi się sprawdziły te paski z firmy Clean and Simple Pure White Nose and Face Strip. Można je dostać w Rossmanie, używam już ich od dawna i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzają. Ja nakładam je tylko na nos, a więc nie zdziwcie się, że nie używam tego plastra do twarzy, ponieważ ja zaskórniki mam tylko na nosie,
Jeżeli chcecie, nie wiem, więcej dowiedzieć się o tych plastrach, piszcie mi na dole, mogę zrobić oddzielny filmik o tym. Ale co robię w trakcie mojej pielęgnacji? Zwilżam delikatnie mój nos, nakładam później ten plaster i zostawiam go na mniej więcej 5-10 minut, aż on kompletnie stwardnieje. Będziecie czuć, że nie możecie za bardzo ruszyć nosem i ten plaster jest twardy w dotyku, bo wtedy jest właśnie gotowy do zdjęcia, gdyż kiedy go odrywamy, on wtedy nam odrywa te wszystkie brudy i niechciane zaskórniki. No i mój nosek później jest czysty. Zmywam resztkę produktu, który został mi na nosie, wodą, osuszam go ręcznikiem i tak naprawdę moja pielęgnacja twarzy dochodzi do końca. Następnie nakładam krem nawilżający. Ja lubię używać tego z Nivei, czyli Nivea Soft, krem intensywnie nawilżający do twarzy, ciała i dłoni. Nakładam go na całą twarz dosyć cienką warstwą, ponieważ jest on naprawdę nawilżający, więc nie potrzeba go za dużo. Wmasowuję sobie ten krem. No i na koniec, tak kompletny koniec, nakładam sobie balsam do ust na usta. No jak widzicie, użyłam tutaj EOS-a, ponieważ są to moje najbardziej ulubione balsamy i sprawdzają się świetnie. No i moja twarz jest już gotowa i przepiękna, oczyszczona i wygląda promiennie. No i właśnie tak wygląda moje pielęgnacje twarzy. Takich produktów używam. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zapraszam do dawania łapek w górę pod filmem. A jeżeli będziecie już dawali łapkę w górę, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, czerwony guziczek na dole, a przy nim dzwoneczek. Wtedy Was żadne moje filmy kolejne nie ominą, a więc koniecznie to zróbcie. Tutaj macie nazwy moich mediów społecznościowych. Zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama i Snapchata, ponieważ Was tam informuję o różnych rzeczach, a więc żebyście byli na bieżąco i chcieli wiedzieć więcej niż mówię tutaj na YouTubie, no to zapraszam właśnie na moje wszystkie media społecznościowe. Macie również do nich linki na dole. Piszcie mi w komentarzach, jakich Wy produktów używacie do oczyszczania twarzy i czy macie ją taką podzieloną na dwa rodzaje, czyli pełniejszą i taką na co dzień, czy używacie takiej jednej jakby rutyny, rytuału oczyszczania twarzy dzień w dzień. Piszcie mi w komentarzach, chcę się dowiedzieć, jak Wy to robicie, a ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!